Dzień dobry, ta poranna rozmowa będzie z panią Anną Marią Żukowską. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Posłanka Lewicy, rzecz jasna, zapomniałem dodać. To się rozumie samo przez się. Naturalnie. Jak ktoś ma dwa imiona i się nazywa Żukowska, musi być z Lewicy. Białoruś. To jest temat, a właściwie granica polsko-białoruska. To jest temat, od którego nie da się uciec. Premier wczoraj wyciągał rękę do opozycji. Opozycja o dziwo nie rzuciła się na premiera, więc czy to jest jakaś oznaka, optymizm to może za duże słowo, ale jakiejś nadziei na normalizację? No chwilową normalizację. To znaczy, to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość wyciąga tę rękę wtedy, kiedy już jest naprawdę w głębokiej porażce. Ale to pani uważa, że to, co się dzieje, to jest porażka PiS-u? Nie jest porażka bezpośrednio PiS-u, bo to nie jest spowodowane przez PiS, ale PiS sam nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie ma dobrych relacji z innymi państwami Unii Europejskiej. Dzisiaj do Polski przyjeżdża pan Michel. Premier Morawiecki rozmawiał przez ostatnie dni. Premier Morawiecki nic innego nie robi, niż rozmawia z innymi premierami. No trochę późno się obudził, ale jednak w takim razie oznaczałoby to, że słucha rad naszych opozycji. I tak jak my głosowaliśmy za Europejskim Funduszem Odbudowy, bo uważamy, że to jest działanie propaństwowe, tak samo uważamy, że nie jest teraz moment, żeby kłócić się z PiS-em, na to przyjdzie czas na pewno później, ale teraz jest najważniejsze, żeby ta sytuacja się ustabilizowała w dwóch obszarach, to znaczy z jednej strony bezpieczeństwa państwa, a z drugiej strony zapewnienia praw człowieka. Pani poseł, gdyby premier was słuchał, to na przykład na granicy nie byłoby żadnego muru. Jak wyglądałaby teraz sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, gdyby was premier posłuchał, albo gdybyście to wyrządzili i nie byłoby tam żadnej zapory? Ale przecież te osoby udały się na przejście graniczne. W związku z tym ja rozumiem, nie, że udały w tym się murze na przejście graniczne też ich, byłyby przejścia graniczne. I Białorusini przepędzili ich właśnie na granicy. No więc nie wyglądałoby to inaczej. Również trafiłyby na przejście graniczne, które w tej sytuacji zostało zamknięte. W związku z tym ten mur niewiele by zmienił, tak jak niewiele zmienił mur berliński, jeżeli chodzi o to, o motywację ludzi do przekraczania różnych murów i uciekania zdaniem, z gorszego życia zdaniem, do lepszego. Pani zdaniem mur nic nie daje? Moim zdaniem mury są nieefektywne, bo i tak w tych murach muszą być jakieś przejścia graniczne i do tych przejść granicznych będą sami się kierować ci ludzie, znaczy, albo będą przepychani kolbami karabinów, tak jak się dzieje to w tej jeżeli chwili. Jeżeli pani zdaniem mury nic, te zapora, te zasieki nic nie dają, to pozostaje pani, proszę się nie gniewać, w daleko posuniętej sprzeczności z faktami. No wszystko, co widzimy, to właśnie koczujący tłum, spychany zresztą przez białoruskich pograniczników na granicę. I no, jedyne, co ich powstrzymuje przed przejściem do Polski, to właśnie owe zasieki. Powstrzymuje ich Straż Graniczna, natomiast no te osoby, które już przedostaną się na naszą stronę, są bez sensu odsyłane z powrotem do lasu, bo one potem po 10 razy próbują też z tego lasu dalej przejść. Zamiast w ten sposób podchodzić do tematu, my powinniśmy mieć umowę o readmisji, już o tym mówiłam wielokrotnie, z innymi państwami, które z kolei mają umowę o readmisji z tymi, z których pochodzą osoby próbujące już się dostać ja wiem, do Polski. Już będą komentarze, ale to już pani problem. Humanitarne by było odsyłanie tych osób samolotami do kraju pochodzenia, a nie do lasu, nie kobiet rodzących, naprawdę. No to jest jakiś absurd. Jest dzisiaj przymrozek pierwszy. No, dzisiaj Frankfurter Allgemeine Zeitung, gazeta niemiecka dbająca o prawa człowieka, na pierwszej stronie pisze żołnierze Łukaszenki. To są żołnierze Łukaszenki według Niemców. No, trudno nie mieć wrażenia, że to nie jest spontaniczna akcja biednych uchodźców, którym zawsze należy się pomóc. Ale tylko nikt nie ma takiego wrażenia. No, przepraszam, jak słucham panią, to mam wrażenie, że tak właśnie jest, ale dobrze. Innymi słowy, dobrze głosowaliście przeciwko murowi, bo mur nic nie daje. Stan wyjątkowy również nic nie daje. Stan wyjątkowy jest tylko po to, żeby nie dopuścić mediów do tej granicy. Proszę to przekazać Litwinom. Wczoraj Litwa wprowadziła stan wyjątkowy na granicy. Czy o coś zmienił ten stan wyjątkowy? 122 osoby, 122 parlamentarzystów litewskich głosowało za wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Jedna była przeciw.
Czy ten stan wyjątkowy, jak zapewniał ponad miesiąc temu minister Kamiński, rzeczywiście spowodował ustabilizowanie sytuacji? Coś to zmieniło? Czy jest tam dzięki temu, że to jest stan wyjątkowy, nie wiem, więcej materiałów, więcej funkcjonariuszy? To nie ma między tym korelacji. Nie trzeba było wprowadzać tego stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy został wprowadzony tylko dlatego, żeby media nie mogły relacjonować pani tego, poseł, co się tam dzieje. Ja bym sugerował, żeby pani dalej w to nie brnęła, bo ludzie się będą z tego śmiali. Ja w nic nie brnę, tylko to jest moja ocena sytuacji. Okay. Ona się może komuś nie podobać, może się z nią nie zgadzać. Ja to rozumiem, natomiast mam prawo. Ale jeżeli stan wyjątkowy jest niepotrzebny i zapora na granicy jest niepotrzebna, to ja zasadniczo zastanawiam się, co zrobiłaby lewica, żeby powstrzymać napór migrantów. Witalibyście ich kwiatami? Nie wiem. Naprawdę, to już jest co byście zrobili? Bez ironii. W takim razie proszę powiedzieć krótko, co zrobiłaby lewica, w czym bylibyście lepsi? Na pewno po pierwsze, nie można zakładać, tak jak zrobił to premier Morawiecki, że tam ani jednej osoby, która jest uchodźcą, nie ma. To trzeba zweryfikować. Nie byłabym taka tutaj wyrywna, bo na pewno trudno tutaj stosować poseł, wielkie kwantyfikatory. Poseł, więc to trzeba co sprawdzić. Byście zrobili? Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, dobrze, próbuje no to kontynuuję. Odpowiedzieć na pytanie. Wnioski przyjmować już na przejściu granicznym. Ale oni nie są na przejściu. Ale jeżeli teraz próbowali tam dotrzeć. Te ale Białorusini przecież nie pozwolili. Panie redaktorze, no pan zapytał, co ja bym zrobiła, co by zrobiła Lewica i teraz przekrzykuje. No to chyba, że pan jest z Lewicy, ale tak sądząc po koszulce, to tak nie bardzo. Proszę pani, jestem bardzo lewicowy, mam tylko różne koszulki. Już tłumaczyłem pani, że dzisiaj koszulka, żeby panią sprowokować, ale obiecuję, że jak przyjdzie poseł prawicowy, to będzie koszulka z Bernie Sandersem. To trzymam za słowo. W każdym razie wnioski, które niektóre osoby składają te wnioski o azyl w Polsce. Wiem, że jak większość już są w nie, Polsce, to ale tak, część ale tak. Kilka, co by nawet jak to jest kilka osób, należy je wtedy do tego ośrodka dla uchodźców przyjąć i tam dalej wszystko zgodnie z procedurami. Ale oni są na razie po stronie białoruskiej. Co zrobiłaby lewica, żeby rozwiązać problem naporu migrantów bez zapory i bez, jak rozumiem, stanu wyjątkowego? Co byście zrobili? To jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o sankcje, jeżeli mówimy o sankcjach wobec Białorusi, bo zawsze należy się zastanowić, czy te sankcje uderzą Czy należy uderzyć w Białoruś, w całe społeczeństwo, które jeszcze bardziej zepnie ten kraj w kierunku Rosji, chociaż nie wiem, czy bardziej się da, ale owszem, na przykład sankcje wobec Białorusi, jeżeli chodzi o... To by o, pomogło, żeby nie przyjmowała migrantów. Część osób dociera tam samolotami, które latają, które są liniami europejskimi przecież. Na litość boską. Nie, pani poseł, no to ja muszę pani jednak przypomnieć, że Polska nie jest w stanie wprowadzić sankcji wobec Białorusi, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście. I dzisiaj właśnie rozpoczyna się dyskusja. Polska chce, by były sankcje, ale zaraz się okaże, że wiele państw europejskich pewnie tego nie chce. Zobaczymy, bo jesteśmy w takim poziomie jako kraj, do czego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, że jeżeli chodzi o pomoc dyplomatyczną, to zawsze jesteśmy 27 do 1. Pani mówi tak, sankcje. Tak? Jedną sprawą są sankcje wobec Białorusi. I wtedy rozwiążemy problem. Znaczy, ja pani tłumaczę, że sankcji się nie da przeprowadzić, bo Polska nie może ich wprowadzić, bo musi się na to zgodzić cała Unia Europejska, a pani mi mówi, że jak będzie rządziła lewica, to Unia będzie nas kochała i zrozumie nas od razu. Myślę, tak? że bylibyśmy w lepszej sytuacji niż jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o relacje z innymi państwami Unii Europejskiej. To na pewno. No dobrze, dobrze. Jest to rzeczywiście daleko posunięta chyba naiwność, ale skoro pani tak sobie... Znaczy uważa pan, że lewica tak samo by się kłóciła ze wszystkimi rządami wszystkich państw europejskich i ze wszystkimi najbliższymi sąsiadami i z Czechami i nie umiała tego opanować, tak jak to po prostu pokazuje PiS? Myślę tylko, że jeżeli chodzi o biznes, to on definiuje czasami postępowanie innych państw i chce pani powiedzieć, że jak rządziła lewica, to Niemcy w najlepsze współpracowali z Rosją i zaczęli budować sobie Nord Stream 1, później 2 i nie było z tym żadnego problemu. Żadna lewica nie była w stanie temu zapobiec. Żadna platforma, która kocha Europę i Europa kocha platformę, nie była w stanie temu zapobiec. I to są fakty, a nie opinie i nie pani nadzieje. To są fakty dotyczące przeszłości i z błędów wyciągnęliśmy wnioski. Dobrze. Na tym polega rozwój. Lewicowy polityk niemiecki, Gerhard Schröder, najpierw podpisał... A w którym roku już był kanclerzem, pan raczy przypomnieć? Ja przypomnę pani, że w 2005 przestał nim być. No to trochę dawno. Tak, dawno. To wasz bliski przyjaciel, sojusznik polityczny, Gerhard Schröder, podpisuje najpierw porozumienie z Rosją, a później idzie...
przepraszam bardzo, lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Ale ja szef lewicy był wtedy w tej partii. Był wtedy w tej partii. Nie, był w partii. Do partii się zapisał w 2010 roku, jeżeli to Państwa interesuje. I jeżeli chodzi o stanowisko lewicy w sprawie Nord Stream 2, to uważaliśmy, że trzeba powstrzymać jego dokończenie. Wszyscy tak mówią. I nic z tego się nie dzieje, takiego nie stało, nic się nie dzieje. A wie pani dlaczego? Dlatego, że w grę wchodzi biznes. I bez względu na to, czy rządzi Donald Tusk, czy rządzi Lewica, czy rządzi PiS. To prawda, że to jest biznes niemiecki. Nie, tak, to jest niemiecko-rosyjski. Interes Niemiec, żeby móc w razie czego odkręcić kurek w jedną stronę albo w drugą stronę. Jeżeli nie uniezależnimy się energetycznie mówi od paliw pani teraz kopalnych, mówi w pani tym teraz od gazu, który jest paliwem nieodnawialnym, nie postawimy na odnawialne źródła energii, rozważamy też atom, to marszu, zawsze będziemy w tej sytuacji. O Marszu Niepodległości chciałem jeszcze z panią dzisiaj porozmawiać, jeśli można. Jutro się odbędzie. Odbędzie się chyba legalnie, bo tak w każdym razie twierdzą władze, twierdzi minister Kasprzyk, który nadał temu marszowi status imprezy państwowej. Jak twierdzi, dlatego, żeby uszanować tradycję i sprzeciwić się temu, co zrobił prezydent Trzaskowski. Tak czy owak, przejdzie Marsz Niepodległości, a na moście będzie demonstracja 14 kobiet z mostu, tak się nazywały panie, które zgłosiły tę demonstrację. Może będzie ich więcej, może mniej, nie wiemy, ale zobaczymy. Pani będzie brała udział w którejś z tych uroczystości? Będę brała udział w obchodach, które zawsze organizujemy na Cytadeli, pod kamieniem PPS-u na Placu Grzybowskim, pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego. To są miejsca, postaci ważne dla lewicy, te, które walczyły o niepodległość, bo bardzo, bardzo, bardzo jest to przykre, że często się gunkuje socjalistów z walki o niepodległość Polski. Pierwszym rządem był rząd socjalistów 7 listopada, rząd Daszyńskiego. To sekundę, był pierwszy rząd sekundę. Drugiej Bez względu na moją koszulkę, która oczywiście jest prowokacją, pozostaje mi się tylko z panią zgodzić, przyklasnąć i poprosić o powtórzenie. No i ja muszę o tym przypominać, bo niestety bardzo często o tym się nie mówi. Ale z czego to wynika. Lewica przez wiele lat bała się patriotyzmu jak ognia, jak diabeł wody święconej. Dlatego prawica, no chcąc, nie chcąc, zawłaszczyła sobie patriotyzm i zapomnieliśmy o tym, że i Daszyński, i Pużak, później, wcześniej Moraczewski, to byli polscy patrioci, że Piłsudski był socjalistą. Tak, był socjalistą, proszę państwa. To trudno w to uwierzyć, ale to był okropny lewak. I potem mu się niestety skrzywiło. Ale już zostawmy, bo to rozważania no nie, ale nie, chodzi mi o to, że... No, ale ma pani całkowitą rację. Tradycja lewicowa została wygumkowana, ale nie złośliwie przez kogoś. Źle się stało, ale przywróciliśmy tę tradycję, bo staraniem Stowarzyszenia Ignacego Daszyńskiego i Polskiej Partii Socjalistycznej i ówczesnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej stanął pomnik Daszyńskiego nareszcie. W Warszawie. Nareszcie, tak, nareszcie, bo wcześniej go nie było. Państwo polskie też to nie tylko rola lewicy, ale w ogóle uważam, że państwa, że to hańba, że ten pomnik nie został Kazimierz postawiony Pużak. Przez ja żadno, żaden naprawdę, rząd. Kazimierz Pużak, ja jeszcze o tę postać się upominam i bardzo proszę, bardzo żebyście... dobrze, pan się upomina. Nie, to jest absolutnie, no to znaczy tam naprawdę ostatnimi socjalistami w Polsce niepodległościowymi byli Romaszewscy i to oni się tam upominali, ale kto by tam ich słuchał. No ale dobrze, chcę panią o tym Marszu Niepodległości porozmawiać. Pani tam się wybiera na wasze obchody, ale na marszu samym pani nie będzie. No, to nie jest uroczystość, w której ja bym chciała brać udział, bo ona została tak naprawdę afirmowana przez państwo i państwo polskie weźmie odpowiedzialność na siebie rękami PiSu za wszystko, co tam się wydarzy. A poprzednie lata każą przypuszczać, że może się wydarzyć dużo niefajnych i niepatriotycznych rzeczy, takich jak miało miejsce w rok temu podpalenie mieszkania. W związku z tym słusznie zrobił prezydent Trzaskowski, zabraniając tej demonstracji? Ale to decyzja sądu, no prawomocna, tak, najpierw... nie można tego zwalać na prezydenta Trzaskowskiego, ponieważ to sąd podjął tę decyzję. Nie, sąd podjął tylko decyzję, że to nie jest zgromadzenie cykliczne. Tak. No, po prostu narodowcy przespali. Ale prezydent mógł się na to zgodzić bez względu na to, czy cykliczne, ale czy nie. Ale co, miał się zgadzać na coś, co roku dewastuje nasze miasto? No, nie rozumiem tego. Ano dlatego, że wszyscy chodzicie w koszulkach z napisem Konstytucja. A zna pani artykuł 57? No, to jest wolność do wyrażania poglądów. Każdemu zapewnia się wolność do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia. Pokojowych, tutaj chyba jest to słowo kluczowe. I tu jest, i tu pani, jest problem. Nie, ale to jest pani przypuszczenie. Gdyby się okazało bowiem, że ponieważ w zeszłym roku było coś złego, to teraz my zakazujemy, to ja chcę pani powiedzieć, że od 100 lat nie odbywałyby się żadne mecze Krakowi z Wisłą.
W ten rejon chyba nie chcę wchodzić. Nie, bo tam też bywa mało pokojowo. A, no bywa. No dobrze, ale w związku z tym nikt nie zabrania nie tylko grać w piłkę, ale również kibicom przychodzenia na to. A to chyba oddaliśmy się trochę od demonstracji poglądów. O nie, przepraszam. Chyba, że za pogląd uznamy kibicowanie tej, a nie innej drużyny. No w Krakowie, proszę pani, to jest nie tylko pogląd, ale no, i wyznanie. No to prawda, to też linie takie ale klasowe wyznanie, wytycza. To jest klasowe? Tak. W Krakowie nie wiem, a jak... W Krakowie chyba nie akurat, ale... Nie, ale proszę... też w Warszawie. Ale zaraz, to jak to jest w Warszawie z klasowością? To wojskowi. Nie, ale błagam panią, to już dawno nikt historycznie. Nie... Historycznie. Już nikt no nie patrzy na Legię jako na klub wojskowy. To PRL-owskie jakieś... Wy jesteście rzeczywiście tam lewicę no do PRL-u ciągnie. No jak tak nikt nie patrzy? Ja wiem, CC, CWK, CWK jest Legia, ale to tylko takie wapniaki, jak ja jeszcze na znam, takie okrzyki. Na murach naszych, na Mokotowie, tak te napisy to i do dzisiaj są. Dobrze, tylko wie pani, nie wchodząc w... Mokotów jest legijny zresztą zawsze był, więc ja zawsze A ja mieszkam na Mokotowie i kibicuję Nie, Polonii. Nie powie pan tego. Tak, ja już ze wszystkim mówię. Mało tego, na Dolnym Podziwiam Mokotowie odwagę. Mieszkam. Nie odwagę. Ja na przykład bardzo dobrze życzę Legii w Ekstraklasie. Niech sobie tam wygrywa... Na razie jej to jakoś średnio idzie, w pucharach jej zawsze kibicuje. Natomiast jak oczywiście już tam dojdzie Polonia, no to będę sobie życzył, żebyśmy nie spuścili łomot. Ale to dobrze, to zostawmy. Wszyscy wiedzą, że jestem z kibicem Polonii. Ja chcę panią spytać o to, bo pani w 2018 roku mówiła, że prezydent Warszawy bezwzględnie powinien udzielić patronatu Paradzie Równości oraz wziąć w niej udział. Prawda? Tak, i to się w końcu stało. Czyli w już Paradzie wykropnie. Równości, żebym ja dobrze panią zrozumiał. Czasami tak, czasami nie. No nie. Prezydent powinien brać udział w Paradzie Równości, prezydent powinien brać udział w marszach kobiet, tych, które się odbywały po wyroku Trybunału, natomiast w Marszu Niepodległości nie powinien brać no udziału. No nie w tej formule. To jest znaczy... daleko posunięty festiwal hipokryzji i w tym wypadku no, nie przy całej z krzyżami celtyckimi, nie z hasłami white power, ale nikt nie każe prezydentowi ludźmi, którzy przyjeżdżają często z innych krajów szerzyć swoją faszolską opowieść. Nie chciałabym w takim towarzystwie demonstrować, pani, ani nie chciałabym, żeby prezydent mojego miasta tam demonstrował. Zawsze, mogę pani, zawsze może się znaleźć ktoś, kto pani przypomni, że na paradach równości też odbywają się rzeczy wołające o pomstę do nieba. I wie pani, pani mi powie, to margines, normalna większość tych ludzi szła... Czy ktoś na Paradzie Równości, nie wiem, podpala mieszkanie, rzuca kamieniami? Nie, chyba pod... Czy tam a propos rzucania kamieniami... Historie związane z agresją, nie przypominam sobie, no a nie, jestem proszę... na Paradach Równości od 20 lat w Warszawie, nie, naprawdę. Ja rozumiem. Jest pani głęboko w to zaangażowana. Ja tak, to... i dlatego widzę, że tam nie ma takich samych dlatego zachowań. Jest... Nie można stawiać znaku równości między Paradą Równości a znaczy, marszem po pierwsze, to znaczy nie można, ale jeśli ja zechcę, to postawię. I co no dobra, no nikt panu nie zabroni, tylko że to, nie be, tylko, że to równanie będzie fałszywe. Pani zdaniem. Tak. Pani zdaniem będzie fałszywe, a ja mogę powiedzieć, że pani jest ślepa na jedno oko. No może pan powiedzieć różne rzeczy, panie redaktorze, tylko że naprawdę no, widział pan jakąś taką agresję, rzucanie kamieniami widziałem, na Paradzie Równości? No nie, proszę pani, tak czy nie? Na Paradzie Równości tak. Widziałem na przykład starcia pod kościołem, jak tam stali jacyś to obrońcy. To nie była Parada Równości. Nie, przepraszam bardzo. I na Paradzie Równości były nie była Parada Równości, rzeczy, bo trasa Parady Równości nie przechodziła przez Plac Trzech Krzyży, więc to chyba nie to wydarzenie. Nie mówię Placu Trzech Krzyży. Tak, o jaki? Proszę pani, były takie sytuacje, kiedy tam zawsze się ścierali młodzi, sympatyczni dżentelmeni narodowcy. Ci, którzy demonstrują 11 listopada, którzy przychodzą tak. Obrażać ludzi, krzyczeć do nich różne rzeczy i policja wtedy im mówi, że zakłócają legalne zgromadzenie. Tak. Natomiast nie ma żadnych starć z uczestnikami parady i tymi osobami, które próbują zablokować przejście. Dobrze. A pamięta pani marsze, a pamięta pani demonstracje spontaniczne, rzecz jasna. Wtedy nikt nie wymagał od kobiet, od was żadnych zezwoleń. Spontaniczne demonstracje, które organizowała pani Lempert. To pamiętam, tak. I pamięta pani Antifę, która tam ścierała się z tymi, którzy stali pod kościołami, nie wiem, Antifę, którzy rzucali kamieniami. Tak, pan mówi o demonstracji, która była pani jest na tych marszach? Była pani na tych demonstracjach? I o takiej, która jest organizowana poseł, przez jakiś pani, komitet, w którym na przykład ja jestem, komitet była pani, organizacyjny była pani Parady na Równości. Tych demonstracjach, czy nie? Byłam na tych demonstracjach, nie byłam wspierała w pani... jakimś środowisku, które tym, nie wiem, próbuje zarządzać. To jest różnica. Tutaj mamy jakiś ośrodek organizujący, czy to Marsz Narodowców, czy Paradę Równości, a to są zgromadzenia spontaniczne, których no, nikt nie organizuje de facto i nie można przypisać tej odpowiedzialności no, jakimś organizatorom. Dobrze.
zostawmy to w takim razie. Ustawa aborcyjna wam się, ta obecna, rzecz jasna, nie podoba i chcecie zmienić ją w ten sposób, że wspieracie Komitet Obywatelski, który zbiera podpisy pod ustawą legalizującą aborcję do 12 tygodnia ciąży. Ile podpisów zebrano? 50 tysięcy w tej chwili jest już zebranych podpisów. Biorąc pod uwagę, że zbieracie od 31 lipca, chyba szału nie ma. Nie ma takiej presji czasowej, ponieważ jest pandemia i nie ma też tych okresów takich, w których trzeba 3 miesięcznych zebrać. Natomiast teraz jest bardzo duża fala po tragicznej śmierci pani Izy, osób, które przysyłają do biur podpisane listy, chcą się zaangażować. Stawiamy sobie taki cel, żeby w grudniu zakończyć zbiórkę, chociaż teoretycznie możemy dłużej. Ale komitet zbiera te podpisy i bardzo jest dużo teraz zainteresowań. Pani poseł, proszę powiedzieć, czy dobrym pomysłem było na rozstrzygnięcie sprawy legalizacji aborcji w Polsce byłoby zrobienie referendum w tej kwestii? Powiem tak, na pewno nie w tej chwili, nie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, no to jest proste, ponieważ zgodnie z ustawą to Sejm może w każdej chwili zmienić treść pytań, bo to Sejm ustala te pytania. Większość sejmową ma PiS i może to zamienić w referendum pod tytułem, czy jesteś za zabijaniem dzieci, nie, no, czy jesteś tylko zabijaniem dzieci. Szymon Hołownia, a nie będzie tam tematu przerwania ciąży. Szymon Hołownia chce referendum, mówi, chce zobaczyć i usłyszeć wolę Polaków. Odbyły się referenda w Irlandii, w Portugalii, ale przedtem odbyły się panele obywatelskie, czyli zaraz, bo ja nie rozumiem coś, do końca, znaczy, wytycza pani chciałaby, ścieżkę, żeby się odbyło to referendum, czy nie chciałabym? Uważam, że to jest kwestia do rozwiązania ustawą, natomiast jeżeli ktoś się powołuje na inne kraje, to trzeba pamiętać, że samo referendum, to jest pokazanie połowy całej sytuacji. Jest jeszcze, były wcześniej panele obywatelskie i kampania informacyjna. To i dopiero jest na końcu pogląd Anny Marii Żukowskiej. Nie, to są fakty. To jest pogląd Anny Marii Żukowskiej z 2021 roku. Anna Maria Żukowska w roku 2016 mówiła tak. Będziemy walczyć, naszą bronią jest referendum ogólnokrajowe. Czyli w 2016 referendum jest okej, teraz nie jest okej, teraz referendum jest tchórzostwem. Nie. Tak mówi Robert Biedroń. Ale pan zacytował mnie, a nie Roberta Biedronia. Robert Biedroń dopowiada, że to tchórzostwo i atakuje Szymona Hołownię. Ja wiem, co mówiłam, wiem, co powiedziałam przed chwilą i nie mówię, że hipotetycznie jakieś referendum kiedyś nie powinno się odbyć, ale nie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, które będzie robić propagandę w mediach publicznych i zamieni się to w opowiedzenie się albo za mordowaniem, zjadaniem dzieci, albo przeciwko. No po prostu do tego nie możemy dopuścić. Rozumiem. Nie możemy dopuścić do tego, żeby PiS wygłaszało swoje poglądy w tej sprawie. No nie, to nie PiS wygłaszało poglądy, dlatego że w mediach publicznych to nie tylko PiS wygłasza poglądy, ale również część osób, dziennikarzy, która nie powinna tych poglądów prorządowych eksponować, tylko być obiektywnym. Co do tego ostatniego zdania, trudno się z panią nie zgodzić. Ja co prawda mam dłuższą chyba pamięć, wyłącznie ze względu na wiek, i pamiętam, jak to wyglądało za czasów waszych rządów, jak Włodzimierz Czarzasty rządził, trząsł Krajową Radą, jak jej szefem telewizji. I ma pan porównanie teraz tak do szefem telewizji publicznej był Robert Kwiatkowski, tak, to, co wasz poseł Lewicy. Biegali dziennikarze mówiący wulgaryzmy do polityków. Wtedy na przykład był dramat, tak? W trzech aktach, muszę powiedzieć, daleko posunięty. No, naprawdę wzór nowoczesnego filmu dokumentalnego, ale zostawmy to, bo ja chcę panią spytać o zupełnie inną rzecz. Poważna sprawa, naprawdę. Mówię o tym, że żyjemy oprócz tego, że w gorących czasach politycznych, to również w tym, że w czasie szalejącej epidemii, bo to zdaje się, że jakaś czwarta fala nas dopada, czwarta fala koronawirusa, Singapur wprowadził nowe przepisy. W ich wyniku, mówiąc krótko, osoba, która się nie zaszczepiła, a zapadnie na koronawirusa, nie będzie miała prawa do darmowego leczenia. Nie. To znaczy, ja się z tym nie zgadzam. Czyli pani zdaniem, bez względu na to, czy się szczepiłeś, czy nie szczepiłeś, powinieneś mieć prawo do darmowego leczenia. Nie, to jest obowiązek państwa, publicznej służby zdrowia, żeby leczyć wszystkich, leczyć i osoby nieubezpieczone, i osoby z jakichś powodów niezaszczepione. No nie, to jest przekroczenie pewnej granicy. A szczepienia powinny być obowiązkowe? Moje zdanie osobiste jest takie, że powinny być tak samo jak na polio, jak na krztusiec, jak na gruźlicę. Wszyscy się szczepimy, tych chorób praktycznie w Polsce nie ma, zostały wyeliminowane i to jest skuteczny sposób od lat
między innymi w PRL-u, no, wyeliminowało się tę epidemię krztuśca właśnie masowymi szczepieniami. Kropka. Patrzy pani cały czas na mnie, ale mam wrażenie, że nie w oczy, tylko panią ten. No bo tak mnie to przyciąga, no. Po prostu mi tak. Pan powiedział, że mnie chce sprowokować, ja się patrzę. Tak, nie, że... ja po prostu mówiłem pani przed rozmową, zastanawiałem się, czy założyć Berniego Sandersa, czy. Wtedy to bym się na pewno intensywniej patrzyła na tego Berniego. Czy Ronalda Reagana. I stwierdziłem, zrobimy sobie raz na przekór. Proszę wybaczyć starszym ludziom, oni są złośliwi. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko państwu. Życzę miłego i mam nadzieję bezpiecznego weekendu. Do widzenia.